Wozownia. Znajdujemy się przed drewnianą wozownią z końca XIX wieku. Jest to jedyny obiekt w parku dworskim zachowany w całości. Pod nim znajdują się znacznie starsze piwnice, z których, jak głosi legenda, miało prowadzić tajemne przejście w kierunku północnej bramy. Podpiwniczenie pochodzi z okresu, kiedy tereny te dzierżawili pieniążkowie, czyli z drugiej połowy XVI wieku. Do budynku przylega mała kamienna piwniczka z drewnianym dwuspadowym dachem, tak zwana lodownia. Pełniła ona kiedyś funkcję dworskiej spiżarni. Spójrzmy teraz na dach kryty gontem. Zdobi go sygnaturka, której dzwon wyzywał chłopów do odrabiania pańszczyzny. W pobliżu wozowni, na wprost za alejką, znajdują się szczątki potężnego pnia wiązu górskiego, zwanego wiązem chłosty. Pod tym drzewem wymierzano karę chłopom uchylającym się od obowiązku odrabiania pańszczyzny. Jego pień w obwodzie miał aż 600 centymetrów. Złamał się w czasie wichur w latach 80. zeszłego stulecia. Stojąc twarzą do pozostałości wiązu, proszę obrócić się w prawo i podejść do kamiennego budynku na wprost. Na czas przejścia proszę włączyć nagranie numer 9.